Zapraszamy do obejrzenia filmu o patronie szkoły Szymon Kukuman w Lubelskiej. Zapraszamy. U schyłku roku 1918, gdy dogasała Wielka Wojna, zaświtała polska niepodległość. Po 123 latach zaborów pojawiła się realna szansa odzyskania suwerenności Rzeczpospolitej. Z chaosu wyłaniała się nowa mapa Europy z miejscem dla Polski. Dla obrony zrębów niepodległości potrzebna była własna, silna armia, powoływana na zgliszczach zrujnowanego kraju kosztem ogromnej ofiarności społeczeństwa. Powstawały w szybkim tempie nowe jednostki, wśród nich 7 Pułk Ułanów Lubelskich, formowany od początku listopada na terenie Kraśnika, Lublina i Zamościa. Rozkazem z 5 listopada 1918 roku dowództwo Wojsk Polskich formalnie mianowało twórcę pułku, rotmistrza Janusza Głuchowskiego, pierwszym dowódcą jednostki. 30 grudnia 1918 roku rozkazem szefa sztabu generalnego pułkowi zostaje nadana nazwa i barwy. Odtąd 7 Pułk Ułanów nazywany był Ułanami Lubelskimi lub Siódmakami. Już pod koniec listopada 1918 roku pułk zorganizowany i zgrupowany w Kraśniku wyruszył do walki z Ukraińcami i przeszedł swój chrzest bojowy pod Rawą Ruską. 6 lipca 1920 roku dowództwo pułku objął major Zygmunt Piasecki, który dowodził nim następnie przez 8 lat. Do historii oręża polskiego przeszedł 7 Pułk Ułanów Lubelskich w boju pod Cycowem 16 sierpnia 1920 roku. 7 Pułk Ułanów Lubelskich odegrał niezmiernie ważną rolę w bitwie pod Cycowem. Walczył w ramach 4. Brygady Jazdy razem z 3. Pułkiem Ułanów i pierwotnie jego rola miała być mniejsza. Miał uderzać, obejść Cyców z wschodu, natomiast główne uderzenie miał wykonać 3. Pułk Ułanów razem z piechotą. Niestety sytuacja na polu bitwy lekko wymknęła się spod kontroli. Rosjanie uprzedzili polski atak. 3. Pułk Ułanów musiał przejść do obrony i w tym momencie główny ciężar walk i główne uderzenie spadło na barki dowodzącego 7. Pułkiem Ułanów majora Piaseckiego. Doskonałe dowodzenie majora Piaseckiego, odwaga Ułanów i ich opanowanie na polu walki, a przy tym szczęśliwy zbieg okoliczności, spowodowały, że natarcie 7 Pułku Ułanów stało się natarciem decydującym o zwycięstwie brygady. Bitwa miała ogromne znaczenie dla Cycowa wówczas, a zwłaszcza może dla Lublina, ponieważ nie dopuściła bolszewików do Lublina. Cyców stał się sławny. Cyców został wyryty na grobie nieznanego żołnierza jako jedna ze 100 najważniejszych bitew polskiego oręża. No i Cytów do dziś w swojej małej ojczyźnie może honorować 7 Pułk Ułanów, co zresztą czyni, i pielęgnować legendę Zygmunta Piaseckiego. Triumf okupiono znacznymi stratami. 7 Pułk stracił 5 oficerów i 17 Ułanów, piechota 8 żołnierzy. Tablica na cmentarzu wojennym w Cycowie zachowała ich nazwiska. Bitwa pod Cycowem była epizodem, ale tak naprawdę pułki, które stoczyły wtedy walkę, były częścią składową 3. Armii Zygmunta Zielińskiego, która miała osłaniać 4. Armię generała Leonarda Sikierskiego, który miał wykonać główne uderzenie na siły bolszewickie. Pułki 3. i 7. Pułk Ułanów, jak również bataliony etapowe lwowski i łódzki, miały osłaniać drogę na Lublin. Udało się to świetnie zrobić, chociaż bataliony etapowe poniosły ciężkie straty, jednak wkroczenie do walki 3., a przede wszystkim 7. Pułku Ułanów uratowało całą sprawę. Wyraził to bardzo dobrze w 1924 roku marszałek Piłsudski, który w swoich rozważaniach zastanawiał się, co się stało z bolszewikami, a tak naprawdę z grupą mozyrską dowodzoną przez generała Dotola, która miała iść na Lublin, niejako oskrzydlić armię Leonarda Sikierskiego. Marszałek wyraził się tak: nie było jej wcale, myślałem, że śnie. Dzięki temu
Bitwa pod Cycowem, jak i sama miejscowość, wpisała się w chlubnie w historię polskiego oręża. Do lutego 1921 roku 7 pułk pełnił służbę dozoru linii demarkacyjnej Dzisna-Druja, po czym transportem kolejowym powrócił do Kraśnika. Tam odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń w jego historii. 22 marca 1921 roku w majątku Olbięcin koło Kraśnika generał Kazimierz Sosnkowski przekazał pułkowi sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Ziemi Lubelskiej. Następnego dnia w Kraśniku odbyła się uroczystość jego dekoracji orderem Virtuti Militari przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. 7 Pułk Ułanów Lubelskich należał do czołówki oddziałów polskiej kawalerii. Na 40 pułków w Polsce tylko 5 z nich zostało odznaczonych krzyżem Virtuti Militari na sztandar, w tym 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Poza tym dowódca 7 Pułku z wojny bolszewickiej, major Zygmunt Piasecki, jako jedyny kawalerzysta w całej Polsce posiadał 3 krzyże Virtuti Militari. W okresie międzywojennym pułk stacjonował w Mińsku Mazowieckim, z dumą nosząc imię i hołdując tradycjom 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Pełnił szczególną rolę w armii II Rzeczpospolitej. Odwiedzany był wielokrotnie przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W wojnie obronnej 1939 roku 7 Pułk Ułanów Lubelskich wszedł w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii Armii Modlin. Walczył w krwawych bojach na północ od Warszawy i w walkach odwrotowych na Lubelszczyźnie. W III Rzeczypospolitej koło żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich rozpoczęło oficjalne starania w MON o przekazanie nazwy, barw i tradycji pułku odpowiedniej jednostce odrodzonego Wojska Polskiego. W rezultacie tych starań minister obrony narodowej powołał 7 Pułk Ułanów Lubelskich imienia Kazimierza Sosnkowskiego w szeregach 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej imienia księcia Józefa Poniatowskiego. 9 czerwca 1996 roku drugi pułk kawalerii powietrznej został przemianowany na 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Spełniły się marzenia i prorocze słowa generała Kazimierza Sosnkowskiego, szefa pułku, skierowane na obczyźnie, do jego kombatantów. Niechaj sława żołnierskiej zasługi, miłości ojczyzny i wzorowo spełnionego obowiązku będzie po wsze czasy drogowskazem dla pokoleń i dla przyszłego 7 Pułku Ułanów, który, niezachwianie wierzę, odrodzi się w wolnej i szczęśliwej ojczyźnie. To prezent, na który nie można sobie zasłużyć, którego nie można sobie kupić, nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu. Zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, ponieważ jest on darem naszego życia. Te piękne słowa korespondują z naszą dzisiejszą uroczystością. Obchodzimy bowiem bardzo ważny jubileusz. Nasza szkoła nosi imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich już od 30 lat. Ten niezwykły dla naszego środowiska czas mierzyliśmy zarówno latami kalendarzowymi, jak i szkolnymi. Otrzymaliśmy dar lat. Dzisiejsza data to historia szkoły. Bowiem 30 lat temu, 23 czerwca 1992 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcona daniu imienia i sztandaru szkoły. Pamięć o patronie 7 Pułku Ułanów Lubelskich to element naszej tradycji. Obchody okrągłych jubileuszy są dla nas szczególne, więc i goście najznakomitsi ze znakomitych. Chylimy przed Państwem czoło. Szanowni Państwo, długa jest lista osób, które w minionych 30 latach zapisały się w pamięci ludzi
i historię cycowskiej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Dzięki temu nigdy nie była ona jedynie miejscem czy instytucją publiczną, ale rodziną stworzoną przez dyrekcję, nauczycieli, pokolenia uczniów i ich rodziców, wszystkich pracowników. Na najwyższym miejscu zawsze stawiamy patrona i ludzi z nim związanych. Z tym faktem łączy się tyle ciekawych wydarzeń, miłych i ważnych chwil, o których pragniemy dziś mówić i śpiewać. Zapraszamy na koncert wspomnień. Jestem jeszcze mała, mam gości powitać, więc stanę tu blisko, żeby było słychać. Gości witać, trudna sztuka, lecz potrafią mali. A na dowód, że to prawda, mnie tutaj przysłali. Witam wszystkich na lewo, na prawo. Jak się Państwu spodoba, proszę, bicie brawo. Panie dyrektorze, melduję uczniów zespołu szkół imienia 7 pułku Łanów Lubelskich w Cycowie, gotowych do obchodów jubileuszu 30-lecia nadania imienia szkole. Do hymnu państwowego. Jubileusz 30-lecia nadania imienia szkole to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Ten aspekt naszego życia zapewne nie umknął panu dyrektorowi, którego gorąco prosimy o zabranie głosu. Oddajemy mikrofon dyrektorowi.
Zespołu Szkół panu magistrowi Zbigniewowi Rutkowskiemu, inicjatorowi i pomysłodawcy nadania naszej szkole tak pięknego, ale zobowiązującego imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Panie dyrektorze, zapraszamy. Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy rodzice, uczniowie. Spotykamy się dzisiaj na wyjątkowej uroczystości jubileuszu nadania Zespołowi Szkół w Tyzowie imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich. 30 lat temu, 23 czerwca 1992 roku, ówczesna szkoła podstawowa przyjęła 7 Pułk Ułanów Lubelskich, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, za swojego patrona. Celebrowany dzisiejszego dnia jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci, a dopełnieniem jego wyjątkowości jest liczne grono wspaniałych gości, a zaszczyciły nas swoją obecnością. Witam bardzo serdecznie panią Annę Szczypińską, przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Witam Krzysztofa Bojarskiego, radnego sejmiku województwa lubelskiego i dyrektora powiatowego szpitala w Łęczy. Witam Mirosława Jaroślińskiego, dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, reprezentującego prezydenta miasta Lublin. Bardzo serdecznie witam pana Arkadiusza Giegaja, przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego. Chyba nie widziałem starostów, pominę, ale przywitam Małgorzatę Więcławską-Siwek, radną Rady Powiatu Łęczyńskiego i wieloletnią przewodniczącą Rady Rodziców. Bardzo serdecznie witam naszych gości ze stolicy. Przedstawię generała dywizji Marka Sokołowskiego, pierwszego zastępcę dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, którego nie ma z nami jeszcze, ale jest w drodze. Dojedzie tutaj, proszę Państwa, i przed końcem naszego spotkania na pewno wejdzie na salę. Ale za to jest z nami generał brygady Szymon Koziarek, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję panie generale i cieszę się, Szymonie, że jesteś z nami. Wielokrotnie bywał u nas w mundurze pułkownika, po raz pierwszy w mundurze generała. Gratulujemy. Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownika Mariusza Pawluka reprezentuje podpułkownik Maciej Mańkowski, dowódca 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Panie pułkowniku, witamy serdecznie i już dziękuję za wszystko, co pan dla nas robi. Witam Marcina, Roberta i Kamila, który jest absolwentem naszej szkoły, a służy w 7. Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Jest na poligonie razem z dowódcą i dzisiaj razem przyjechałem na naszą uroczystość. Proszę Państwa, imię szkoły spowodowało na pewno, że Kamil trafił do wojska i do elitarnej jednostki Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam panów, którzy są z nami w pierwszym rzędzie, generał dywizji Jan Kępach. Witam cię, Janie, bardzo serdecznie. Pułkownik Tomasz Czechowski. Witam bardzo serdecznie. Pułkownik Wiesław Kałkowski. Również witam pułkownika Adama Grele, który bywał u nas. To panowie wszyscy u nas bywali. Witam starszego porążego Jacka Nikodemskiego. Witaj Jacku, tyle razy miałeś u nas bywać, jakoś nie wyszło. Tym razem wyszło. Dzięki ci za to. Jest z nami Zenon Duszczy, prezes Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego. Witam wraz z członkami towarzystwa. Witam doktora Grzegorza Figiel, zastępca dyrektora do spraw Marynologicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, współautora monografii Cycowa. Jest z nami Robert Zacharski, Polski Park Narodowy. Witam serdecznie. Jest z nami Andrzej Wasilewski, członek zarządu głównego PTTK, członek Rady Programowej Polskiego Parku Narodowego. Witam panie Andrzeju bardzo serdecznie. Witam gospodarzy naszej gminy. Witam panią Violettę Tobiasz, przewodniczącą Rady Gminy Cyzy. Bardzo serdecznie.
serdecznie witam pana Wiesława Kadułę, wójta gminy Cyzów. Witam Martę Dyszewską, zastępcę wójta gminy Cyzów. Witam panią Dorotę Małysza, skarbnika gminy Cyzów. Witam panią Teresę Mróz, sekretarza gminy. Witam pana Andrzeja Kronę, kierownika referatu do spraw posługi jednostek organizacyjnych gminy Cyzów. Witam panią Agnieszkę Matusza, panią Agatę Kałubni, która jest również skarbnikiem Rady Rodziców. I bardzo gorąco witam panią Annę Widzińską, przewodniczącą Rady Rodziców. Witam dyrektorów z terenu imienia Cyzów, dyrektorów szkół, Grażyna Marcyniu, szkoła Karpatów-Dówce, Ewelinę Romani, szkoła w Stach, Józef Sokajsowa, szkoła w Głębokie, Agata Wróbel, szkoła w Malinówce, Jolanta Wichowska, szkoła Świerszczowa. Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom duchowieństwa. Witam księdza dziekana kanonika proboszcza Zbigniewa Szcześniaka. Księdze proboszczu, bardzo dziękuję za dzisiejszą mszę, za ciepłe słowa i za wszystko. Bardzo serdecznie witam kanonika Mirosława Kuźma, który jest dzisiaj z nami, ale pamiętamy, że 11 lat wcześniej w naszej parafii pracował. Witam kanonika Damasa Pysiaka, którego nie ma w tej chwili z nami, ale w kościele. Witam księdza Dariusza Lipskiego, dariusza naszej parafii. Pozdrawiamy księdza Sokomira Kornego, proboszcza parafii Świerszczów, którzy będzie dzisiaj, który będzie dzisiaj z nami, jeszcze go nie ma. Bardzo serdecznie witam pana Jana Baczyńskiego Belmrus, wójta seniora. Witam przedstawicieli instytucji powiatu. Doktor Monika Bogusz, Powiatowa Biblioteka Publiczna. Witam bardzo serdecznie panią Jadwigę Marczewską, wieloletni nauczyciel, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, przyjaciel szkoły, przyjaciel mój. Witam bardzo serdecznie. Witam panią Monikę Mikołajewską, Powiatowy Urząd Pracy Łęcznej. Ktoś miał być w zastępstwie, przepraszam, że nie wymieniam nazwiska. Pozdrawiam panią Elżbietę Piłkę, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej Ekonomicznej w Łęcznej, która była dzisiaj, ale musiała nas opuścić, ale pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Bardzo serdecznie witam panią Iwonę Jędruszak, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Janowicy. Dziękuję, że jest pani z nami. Dla pani Marii życzymy dużo, dużo zdrowia. Prosimy o przekazanie. Są z nami panie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale panie bardzo serdecznie witam oczywiście. Niech będzie tajemnicą, jak panie mają na imiona i nazwiska, dobrze? Później to zrobimy. Witam przedstawiciela instytucji gminy Cyców. Mirosław Podebry, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie. Zbigniew Drzewiecki, dyrektor Szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Dariusz Szczakanek, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Witam Bernarda Skalskiego, wieloletniego dyrektora i przewodniczącego Rady Rodziców. Witam Ewę Matuła, dyrektor Biblioteki Gminnej w Cycowie. Witam Adama Matułę, kierownika Urzędu Sportowego w Cycowie. Witam Bogusława Jeszczyńskiego, prezesa Klubu Sportowego Wyniki Cyc. Witam Małgorzatę Leszczyńską, prezes Wydarzy w Kulesie. Witam Andrzeja Rzepurę, prezesa Ratuszej Straży Pożarnej w Cycowie. Andrzeju, dziękuję ci dzisiaj za pomoc w naszym przejściu do kościoła i z kościoła do szkoły. Witam Annę Jeszczyńską, prezesa Klubu Abstynenta Aroko. Witam przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Cycowie, panią Teresę Sokuła, przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni. Witam prezesa Annę Obel-Szurek i Jolantę Stopa. Witam państwa Janińskiego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i innych partii. Witam Elżbietę Welo, prezesa przewodniczącą Królowa Spółdzielnictwa. Witam wszystkich rodziców, nauczycieli i pracowników, którzy z
dużym zaangażowaniem pomagali w zorganizowaniu tej uroczystości. Witam przyjaciół naszej szkoły, absolwentów, mieszkańców wszystkich zaproszonych gości, których nie wymienię z imienia i nazwiska. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i jesteście dzisiaj z nami, aby wspólnie cieszyć się tym wydarzeniem. Szczególnie serdecznie witam Was, kochani uczniowie, bo przecież to Wy jesteście w szkole najważniejsi. Witam wszystkich i teraz oklaski. Panowie generałowie, panie dowódco 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, panowie pułkownicy, panowie oficerowie, panowie samorządowcy wojewódzkiego samorządu powiatowego, gminnego, czcigodni księża, pani kurator, panie i panowie, przyjaciele. Generale Tadeuszu Szuchu. Szkoła to miejsce, gdzie ważna jest teraźniejszość i przyszłość, ale bardzo ważną rolę odgrywa także przeszłość. Nasza szkoła, tak jak nasza ojczyzna, przeszła bardzo długą i trudną drogę, abyśmy dzisiaj mogli uczyć się od niej i świętować tak wyjątkowy jubileusz. Szanowni Państwo, codziennie bez zastanowienia wymieniamy nazwę naszej szkoły. Zespół szkół z oddziałami integracyjnymi imienia 7 Pułkowanów Kłębskich. A przecież nie bez znaczenia jest postać patrona, który przyświeca działaniom dydaktycznym i wychowawczym. Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować, a jego osiągnięcia są dla nas wzorem. 10 lat temu szkoła przyjęła ze swojego patrona 7 Pułkowanów Kłębskich jedną z najznamienitszych formacji kawaleryjskich Rzeczypospolitej Polski. W 1921 roku pułk został oznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari, symbolem żołnierskiej odwagi i wybitnego męstwa. Wybór patrona i nadanie imienia szkole był bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej i lokalnej. Na początku lat 90. w okresie politycznej, społecznej i gospodarczej transformacji Polski pojawiła się idea małej ojczyzny i odkrywania na nowej ziemi. Wówczas do naszej małej ojczyzny Cycowa przybyli wcześniej nikomu nieznani trzej panowie. Pułkownik Witold Szaniawski, pułkownik Aleksander Bielak i rotmistrz Aleksander Onyszyn. Weterani 7 Pułku Łanów Lubelskich. Przywiodła ich tutaj potrzeba poznania miejscowości, która przechowywała i pielęgnowała pamięć o ułanach 7 pułku, którzy stoczyli na ich polach zwycięską bitwę z bolszewikami. Odkryta i opowiedziana na nowo społeczeństwo Cycowa historia bitwy i jej bohaterskich ułanów stała się inspiracją i potrzebą kontynuowania przez kolejne pokolenia Cycowian chlubnych tradycji i zachowania pamięci rodzimych dzieł. Temu zadaniu postanowiliśmy sprostać, przyjmując 30 lat temu za swojego patrona 7 Pułk Łanów Lubelskich. W naszej małej ojczyźnie, gdzie mieszkamy, dorastamy, uczymy się, gdzie mieszkają nasi najbliżsi przyjaciele, tu, gdzie znamy każdą ścieżkę i każde drzewo, pragniemy ocalić od zapomnienia tych, którzy walczyli o niepodległą ojczyznę. W 1991 roku szkoła nawiązała kontakty z weteranami 7 Pułku Łanów Lubelskich imienia generała Kazimierza Sosy-Łukowskiego, rozsianymi po całym świecie, m.in. rotmistrzem Krzysztofem Sroczyńskim, prezesem koła weteranów 7 Pułku w Londynie, pułkownikiem Witoldem Szaniawskim, przedstawicielem koła londyńskiego na kraju, rotmistrzem Aleksandrem Onyszko, weteranem 7 Pułku, pułkownikiem Aleksandrem Bielakiem, prezesem Stowarzyszenia Weteranów i ich rodzin oraz sympatyków 7 Pułku Łanów Lubelskich w Warszawie. Wspólne spotkania i rozmowy doprowadziły do podjęcia decyzji, że uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się 23 czerwca 1992 roku. W związku z tym młodzież szkolna została zobligowana do podjęcia szeregu prac,
powiększył meldunek złożony w Kuratorium Oświaty w Chełmie o wykonaniu wszystkich zadań związanych ze zdobywaniem imienia i sztandaru. Wśród nich najważniejsze to poznanie historii pułku, otoczenie opieką cmentarza wojennego oraz pomnika poświęconego bohaterom wojny polsko-bolszewickiej. Nawiązanie korespondencji z weteranami 7 pułku, przeprowadzenie konkursu pod hasłem Czy znasz patronoszczowy? Zorganizowanie wycieczki do Muzeum 7 pułku w Mińsku Mazowieckim. Uroczystość nadania szkole imienia zgromadziła przedstawiciele władz szkolnych, lokalnych i wojewódzkich. Przedstawiciele 7 pułku Manów Lubelskich z Polski i różnych stron świata oraz licznie przybyłych mieszkańców Tycowa. Obecność znamienitych gości sprawiła, że atmosfera tamtego dnia na długo zapadła w pamięć i serca wszystkich uczestników. Od tego wydarzenia przez kolejne lata społeczność szkoły wypracowała własne tradycje w oparciu o historię patronów. Jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu uroczystości szkolnych jest Dzień Patrona Szkoły, obchodzony 23 marca w dniu Święta Pułku. Wszyscy uczniowie biorą udział w licznych i różnorodnych konkursach, których głównym celem jest propagowanie wiedzy o patronie oraz popularyzowanie tradycji łańskich i postaw patriotycznych. Szkoła przejęła honorowy patrona, a nauczyciele i uczniowie sprawują opiekę nad cmentarzem wojennym z lat 1915-1920, na którym spoczywają kolegi ułani 7 pułku. Młodzież odwiedza także grob weteranów 7 pułku oraz mogiłę z grobą na Powązkach w Warszawie. Ponadto uczniowie uczestniczą w wycieczkach do miejsc pamięci pułku oraz współtworzą szkolną izbę tradycji. Uroczyście otwarto w 2005 roku podczas obchodu 75. rocznicy bitwy pod Tycowem. Szkoła bierze aktywny udział w corocznych obchodach rocznicowych bitwy 7 pułku Łanów Lubelskich stoczonej pod Tycowem w 1920 roku. W listopadzie 2011 roku szkoła była jednym z inicjatorów i współorganizatorem uroczystości nadania kompleksowi wojskowi w Tycowie zaszczytnego imienia generała broni Tadeusza Pułka. W zakresie rozwijania tradycji 7 pułku Łanów szkoła utrzymuje kontakt z weteranami i ich rodzinami oraz współpracuje z wieloma instytucjami, między innymi Towarzystwem Pamięci 7 pułku Łanów Lubelskich i Muzeum 7 pułku w Mińsku Mazowieckim. Szczególne miejsce w kontynuowaniu i pielęgnowaniu tradycji kawaleryjskiej zajmuje współpraca z 7 batalionem kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, współczesną jednostką, która w 1996 roku przyjęła imię, barwy, tradycje i symbole 7 pułku Ułana. Uroczystości rocznicowe bitwy pod Tycowem uświetniają dowódcy i kompania honorowa. Przedstawiciele jednostki uczestniczą w ważnych wydarzeniach życia szkoły, Dniu Edukacji Narodowej i obchodach Dnia Patrona. Organizują spotkania z młodzieżą w ramach różnych prelekcji. Młodzież najczęściej szkoły kilkakrotnie gościła w jednostce, by poznać codzienne życie żołnierzy. Każdego roku przedstawiciele szkoły uczestniczą w uroczystościach Święta Pułku w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie biorą udział w organizowanych w tej okazji Dniach Otwartych Koszach. Działania tego rodzaju spotkają się z bardzo pozytywnym przyjęciem młodych ludzi. Przede wszystkim integrują środowisko żołnierskie i młodzieży szkolnej. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami wojska jest jedną z najlepszych form budowania społecznej akceptacji dla funkcji i zadań wojska polskiego i kreowania etosu służby wojskowej. Uczniowie naszej szkoły otrzymali piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od swojego patrona patriotyzmu, miłości do ojczyzny i własnego narodu. Nasz patron 7 pułku Łanów Lubelskich jest autorytetem dla całej społeczności szkolnej. Uczy nas, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia. Przypomina o wartościach i korzeniach, z jakich wyrośli. Zachęca uczniów do odkrywania siebie, swoich zdolności, a także potencjału, jaki drzemie w uczącej się wspólnocie.
Motywuje młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, jak dziś dumny jest patronat swoich szkół. W imieniu nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły pragnę złożyć hołd wszystkim ułanom VII Pułku. Jesteśmy dumni, że możemy czcić ich pamięć, podziwiać ich bohaterstwo i odwagę, z jaką walczyli i umierali za wolność naszych ojczyzn. Państwu pragnę podziękować za oświetlenie tej uroczystości, mają swoją obecnością. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, często konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z młodzieżą. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa sentymentalną podróż, na którą zabiorą nas uczniowie naszej szkoły, a także do obejrzenia wystawy archiwalnych zdjęć związanych ze szkołą patronową. Życzę, by dzisiejsze jubileuszowe spotkanie było okazją do wspólnego świętowania oraz miłych wspomnień z pobytu w naszej szkole. Bardzo dziękuję za uwagę. Mili goście, pozwólcie zwrócić uwagę na serce historii, kronikę szkoły i pewną czasową postać. Oto kronikarz i jego dzieło pomoże nam odtworzyć 30-letnią historię naszej szkoły, mierzoną od 23 czerwca 1992 roku, czyli dnia nadania jej imienia po dzień dzisiejszy. Tej szkoły. W niej znajdują się świadectwa tego, czym przez ostatnie 30 lat żyła społeczność szkolna oraz tego, jak tworzyła przeszłość. W niej też zapiszę złotymi zgłoskami dzisiejszy jubileusz 30-lecia nadania szkole imienia VII Pułku Ułanów Lubelskich. Sięgnijmy pamięcią wstecz. Co działo się przez 30 lat? Dziwne jest życie. Życie jest jak dziwny sen. Kto ma silną wolę i silną chęć służenia ludziom, temu życie pięknym będzie snem. Choćby droga do celu była pomutana, a myśli niespokojne. Zacznijmy od ludzi właśnie. Przez 30 lat szkoła pod patronatem VII Pułku Ułanów Lubelskich wydarzyło się wiele dobrego. Smutkiem jednak napawa fakt, że odeszli od nas wspaniali ludzie. Łączymy się myślami z tymi, których z nami nie ma. Wisława Szymborska napisała: umarł, wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią nie się płaci. Odeszli. Pamiętajmy, że byli świadkami historii. Wspominamy pułkownika Witolda Szaniawskiego, pułkownika Aleksandra Bielaka, rotmistrza Aleksandra Onyszko, generała broni Tadeusza Buka, weteranów VII Pułku Ułanów i żołnierzy, którzy polegli na misjach. Oddajmy im cześć. Proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Żeby szczęście w posiadaniu nie zamknęło się boleśnie.
żeby wolność w anarchii nie została zamieniona. To jesteśmy winni tym, którzy przyjdą po nas. Działo się to dokładnie 23 czerwca 1992 roku. Znajduje się w naszym gronie całkiem sporo osób, które pamiętają, bo były uczestnikami tej ważnej uroczystości. Mowa tu o nauczycielach, gościach, a pamięć tę utrwalają kolejne tomy kroniki szkolnej. Wspomnijmy tych wszystkich, którzy przez 30 lat pracowali dla dobrej szkoły. Angażowali się w działania, byśmy dziś mogli szczycić się imieniem i sztandarem, symbolami najwyższych wartości, honoru i tradycji, które są fundamentalną pracy naszej szkoły. Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiały we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduje niemylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić. Nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia. Pomnijmy tych wszystkich. Słowa francuskiego poety i pisarza Antoine de Saint-Exupéry'ego dobitnie podkreślają charakter naszej uroczystości. Mamy wielu przyjaciół, to dla nas wyróżnienie. Według słownika języka polskiego patron oznacza opiekuna, obrońca. Zaś w słowniku symboli czytamy, że siódemka oznacza między innymi boskość, doskonałość, mądrość, zwycięstwo. W związku z tym na pytanie, dlaczego właśnie siódemka
Bóg ułanów lubelskich stał się naszym opiekunem? Odpowiedź brzmi... To właśnie siódmy pułk ułanów lubelskich imienia generała Kazimierza Sosnkowskiego powstały w Lublinie w 1918 roku. Największą w swojej historii bitwę stoczył właśnie tu, pod Cycowem. Dnia 16 sierpnia 1920 roku polegli spoczywają na miejscowym cmentarzu wojennym. Drodzy zebrani, to nie przypadek, to historia. Thank you.
Integralną częścią szkoły, będącą wielką naszą radością i dumą, jest szkolna izba tradycji. W niej gromadzone są pamiątki związane z patronem oraz informacje na temat wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Pamiętać należy, że uroczyste otwarcie nastąpiło 14 sierpnia 2005 roku. Stęgę przycięli rotmistrzowa pani Maria Onyszko, porucznik Józef Adamczyk i były wojewoda lubelski pan Andrzej Kurowski. Izba pełni ważną rolę w edukacji uczniów. Przybliża sylwetkę patrona, kształtuje świadomość, że jego dzieje są ściśle związane z miejscowością i lokalną historią. To także atrakcja turystyczna dla przybywających z terenu całej Polski, a także spoza jej granic. Bezcenne eksponaty to głównie podarunki od zaprzyjaźnionych z nami jednostek, żołnierzy i dowódców Stowarzyszenia Mazowieckiego. Możemy pochwalić się prawdziwymi perełkami. Wśród nich siodło z kampanii wrześniowej 1939 roku, które okazale prezentuje się na koniu naturalnych rozmiarów, a także mosiężna lanca z proporcem pułkowym, ofiarowana przez porucznika Józefa Adamczyka. Doceniono nas, przekazując kombinezon pilota, kompletny galowy mundur, sznur wyróżniający w kolorze amarantowym, szablon. To dopiero początek skarbu, który mieszczą się w izbie tradycji. Wdzięczni jesteśmy ofiarodawcom za kompletne, oryginalne mundury w łańskie pułkownika Aleksandra Bielaka i rotmistrza Aleksandra Onyszko, za popiersie generała Kazimiera Sosnkowskiego. Dziękujemy za zdjęcia, dokumenty, dyplomy, książeczki wojskowe, medale, odznaczenia i rewiografy. Kroniki głoszą, iż 90. rocznicę bitwy pod Sycowem, pamiętnym w 2010 roku, Izba Tradycji została powiększona o salę wykładową. W tej bardziej współczesnej części znajdują się tablice informacyjne o 7 Dywizjonie Ułanów Lubelskich i 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, poczet dowódców, kroniki pobytu żołnierzy na misjach w Iraku i Afganistanie, bójczów czy replinty. Ilość eksponatów zgromadzonych w naszej Izbie Tradycji jest ogromna. Prost nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich podczas jednego spotkania. Zapraszamy więc do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca, które zrosło się ze szkołą i stanowi jedność. Zgromadzone zbiory są bezcenne i mają dla nas wartość sentymentalną. Dziękujemy Ci, dowódcom i żołnierzom 7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich za ogromne serce, wielką hojność, za współpracę, za tworzenie więzi z naszą szkołą, a także miłą, wręcz rodzinną atmosferę. Wdzięczność trudno ubrać w słowa. Wtedy proste dziękuję zawiera to, co chcemy wyrazić. Tylko ci, którzy nauczyli się podejść szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia, prawdziwego poczucia spełnienia. Bo ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wydarzyło się tak wiele, że trudno wspomnieć o wszystkich znaczących faktach.
Powiedzieć należy, iż pielęgnujemy obyczaje kawaleryjskie. Dzięki współpracy z 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Szczycimy się odznaką pamiątkową 7 Pułku Łanów Lubelskich, którą zostaliśmy uhonorowani najpierw w 1998 roku, a następnie 24 marca 2006 roku. Myśli nasze biegną w stronę wspomnień, bowiem dnia 6 listopada 2010 roku nowoczesnemu kompleksowi sportowemu Orlik przy naszej szkole nadano zaszczytne imię generała broni Tadeusza Buka, który był pierwszym dowódcą odrodzonego 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Dyrekcja szkoły i nauczyciele mieli zaszczyt poznać generała Tadeusza Buka osobiście podczas dorocznych obchodów Święta Pułkowego. Dla cycowskiej szkoły to wyjątkowa osoba. Tym większym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci generała w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Uszach poprzymywają nam słowa, które generał wypowiedział w Nowym Gliniku 9 czerwca 1996 roku. Koło historii jeszcze raz zatoczyło swój krąg. Naszą dewizą niech będzie świadomość, iż za nami wielkie tradycje, a przed nami wielkie wyzwania. Pierwszy okażemy się być godni. Zmagania z drugim nie zawiedziemy. Wypowiedziane słowa uczyniliśmy myślą przewodnią naszych działań. Widnieją one nad naszymi głowami. Są też mottem górującym nad świadectwami historii zgromadzonymi w naszej Izbie Tradycji. Pogoda czasu niechaj wejdzie z tobą. Twego czasu i czasu gwiezdnych zegarów. Przestrzeni od nas do nas. Czasu wypełnionego w gasnącym słońcu. Pogoda, pogoda czasu, niechaj będzie z tobą. Wyjątkowa data, 1 września 2011 roku. To dzień zawarcia porozumienia o współpracy ze Zespołu w Tycowie z 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej. W ramach współpracy odnotowujemy częste kontakty ze szkołą. Odbyły się szkolenia dla młodzieży, warsztaty, prelekcje. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przeciwlekarskiej z elementami czerwonej taktyki. Nauka muszczy z instruktorem. Kampania informacyjna pod hasłem Czas profesjonalistów. Zostaje żołnierzem zawodowym. Zajęcia strzeleckie, zwłaszcza te z wykorzystaniem trenażera śnieżnego, który umożliwia prowadzenie symulowanych strzelek do wirtualnych celów. To tylko nieliczne z tych działań, które w ramach współpracy miały miejsce w ostatnich latach. Spotykamy się z żołnierzami, dowódcami, przyjaciółmi z Tomaszowa Mazowieckiego z okazji Dnia Patrona, Dnia Dziecka, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Pułku, Dnia Weterana, Dnia Otwartych Koszar Jednostki, a także z okazji kolejnych rocznic bitwy pod Tycowem. Z ochotą i zaangażowaniem nasi uczniowie brali udział w akcji Kartki Świąteczne dla Żołnierzy z Iraku. Przygotowaliśmy 342 kartki z życzeniami płynącymi prosto z serca. Chlubą i dumą napawa nas szereg wspólnych inicjatyw, które ukierunkowane zostały na pielęgnowanie tradycji oraz tożsamości narodowej. Realizowane są one zgodnie z corocznym harmonogramem współpracy. Thank you.
powiedzieć, że nasza współpraca z 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego układa się harmonijnie, to nie wszystko. 3 dekady to szmat czasu, który przeżyliśmy wspólnie. Wielokrotnie byliśmy odznaczani przez tę zaprzyjaźnioną z nami jednostkę. Warto wspomnieć o 22 czerwca 2013 roku, kiedy to został wyróżniony odznaką pamiątkową 25 Brygady Kawalerii Powietrznej dyrektor zespołu szkół. W uzasadnieniu czytamy: za całokształt działań w zakresie upowszechnianej edukacji obronnej w środowisku. Wdzięcznie jesteśmy za wyjątkowe wyróżnienie. W kwietniu 2021 roku zespół szkół w Cysowie otrzymał sygnet 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Przyznany z okazji 7. rocznicy odznaczenia sztandaru 7. Pułku Ułanów Lubelskich Orderem Wojennym Virtuti Militari 5. klasy. Stanowi symbol naszej wieloletniej współpracy i wzajemnej sympatii. Tradycją naszej szkoły jest Dzień Patrona, obchodzony rokrocznie 23 marca na cześć Święta Pułku. Za każdym razem organizowany ciekawiej i barwniej, raz na sportowo, innym razem bardziej artystycznie. W obchodach naszego szkolnego święta niejednokrotnie towarzyszyli nam, uświętając ten dzień, przyjaciele z Tomaszowa Mazowieckiego. To dla nas zaszczyt. W tym roku narodziła się nowa tradycja, bowiem po raz pierwszy z okazji Dnia Patrona odbyły się wielki sztafetowy pobyt w Wołbie Szumana. Cele przyświęcające działania do upamiętnienia ułanów 7 Pułku, propagowanie ideałów kawalerskich oraz zdrowa i sportowa rywalizacja. Przez 30 lat praca ludzi dokonała rzeczy wielkiej. Rozbudowane zostały budynki szkolne. Pojawiły się nowe elementy wystroju i zagospodarowanie szkolnej przestrzeni. Na szczególne podkreślenie zasługuje mura. Przedsięwzięcie szkoły z okazji 100. rocznicy bitwy pod Cysowem. Głównym celem działania było powszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Wielkoformatowe malowidło, zwane muralem, powstało w ramach projektu Lubelski Szlak Bitwy Warszawskiej Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej z Warszawy, którego realizacja była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Historyczny Mural 1920 – Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy. Pragniemy upamiętnić wydarzenie sprzed 30 lat. Dlatego z inicjatywy samorządu uczniowskiego ponawiamy ślubowanie przed sztandarem. Proszę pana dyrektora o przyjęcie ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Poczet sztandarowy do ceremonii ślubowania wystąpi. My, uczniowie zespołu szkół imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, patronowi i tobie szkoło, uroczyście ślubujemy. Strzec sztandaru i imienia swego. Dbać o honor szkoły i ucznia, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod twym imieniem ślubujemy. Poślubowanie. Poczet baczność, w prawo zwrot, za mną marsz. Spocznij.
Czas płynie i niewątpliwie współczesna szkoła jest inna niż ta sprzed 3 dekad. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez 30 lat. Szkoła obecnie jest placówką na miarę XXI wieku, wykorzystującą nowoczesne technologie. Uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, konkursach, zawodach, wycieczkach. Jednak coś pozostało niezmienne. Nasi nauczyciele i dyrekcja nadal jednym głosem twierdzą, że najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w góry naszej podstawówki. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć, sięgał po sukcesy i poznał postać i dzieje patrona. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka. Na uwagę zasługują zwłaszcza ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele. Okazało się, iż lista jest bardzo długa. Imiona i nazwiska prezentujemy na ekranie. Szanowni Państwo, tutaj mija Państwu czas dojrzewania intelektualnego i emocjonalnego. Czas kształtowania postaw i charakterów. Czas podejmowania pierwszych życiowych decyzji. To Państwa kariery zawodowe, drogi życia zaświadczają o prestiżu naszej szkoły i jej uznaniu. Dziękujemy Państwu. Życzymy, aby zegar odmierzył Państwu tylko szczęśliwe chwile. Wszystkim nauczycielom należą się ogromne brawa i słowa najwyższego uznania i podziwu. Nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, pomocą.
dumą zaś patron i absolwenci. Nasza szkoła to miejsce najpiękniejsze, gdy z lat upływa staje się piękniejsza. Życzymy Ci szkoła, abyś długo żyła, jeszcze dzieciom naszym i wnukom służyła. Abyś zawsze była życzliwa i szczera tak, jak wyciągnięta ręka przyjaciela. Żyj nam tysiąclecia, dług pomnażaj wiele, niech zawsze będą obok nasi przyjaciele. A wy, drodzy uczniowie, nie wstydźcie się marzeń. Dumne miejcie zamiary i dążcie do sławy. Coś z tego na pewno się stanie. Razu pewnego zapisałem słowa do listy, by lepiej je pamiętać, że historia przestała być historią królów i wybrań. Stała się historią naszą. Siedzi w nas. Pamiętajmy, że historia będzie taka, jaką ją stworzymy. Bo to ludzie tworzą historię i nią żyją. Nie zapominajmy o tym, że nie ma nic cenniejszego nad pokój na ziemi. Sostkowskiego.
Ja w międzyczasie, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, później przybliżę sylwetki, chociaż Państwo znacie te osoby. Pierwsza, Agnieszka Widzińska, nauczyciel historii. Tworzenie Izby Tradycji, współpraca z 7. Batalionem Kawalerii Powietrznej. To z nią i z tą panią, która jest po Agnieszce, Zofia Widzińska, która była 14 lat wicedyrektorem, to my z Zosią pracowaliśmy nad tym, by szkole nadać imię 7. Pułku Łanów-Oberskich. Pierwsze wizyty w Glinyniku, jak dowódcą był Tadeusz, generał Tadeusz, to byliśmy właśnie my. Następnie nauczyciel emerytowany informatyki, druk Wansław, tak go nazywaliśmy, bo zawsze z rektorzami gotowy do pracy, do współpracy, zawsze warta, warta rzecz trzymała warte przy pomnikach. Kolejna koleżanka to emerytowana burmistrzka, wicedyrektor wieloletni. Również współpracowaliśmy i te kontakty utrzymywaliśmy. Pamiętam, że dowódca Adam Grela wychodzi z Ministerstwa Obrony, dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, jestem organizatorem spotkania odpadkowego. Przyjedziesz? Mówię: Adam, no jak nie przyjadę? Jeszcze przywiozę ze sobą wanie. I oczywiście byliśmy. I Wiola, która jest obecnie wicedyrektorem 11 lat, wicedyrektor, kobieta w wielkim sercu, w wielkim umyśle i w ogóle wspaniale kochani ludzie. No i dowódco, dziękuję panu bardzo serdecznie za dokonanie aktu odznaczeń i dziękuję kapitule za to, że zauważyła tych ludzi. Gratuluję wszystkim i gratuluję i dziękuję. Pozwolę sobie zabrać głos w imieniu nas wszystkich, dziękując za tę odznakę. Tak przyszły mi do głowy słowa, które całkiem niedawno usłyszałam z pana Piotra Beczały, wybitnej klasy światowej, nasz śpiewak operowy, który podczas utrzymania doktora Chodomyjskiego z tego macierzystego uniwersytetu w Katowicach powiedział takie słowa, cytuję: szczęściarzem jest ten, kto kocha to, co robi, bo nie przepracował ani jednego dnia. Ja uważam się za szczęściarę i myślę, że to wszyscy. Dziękuję za uwagę. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Do pieśni szkoły. Piękne uśmiechy, ciepło serce. Martyna Sołtys, Sandra Golan.